Hej, witam was bardzo serdecznie. Gdzie myśmy w ogóle zawędrowali? Zawędrowaliśmy do krainy podobnej trochę do Wyspy Wielkanocnej. Mamy te całe posągi Moai, które też oprócz tego, że są w tle, to jeszcze nas atakują. Tak, ogólnie... No światy te dwa, które teraz przejdziemy, na pewno są trudniejsze od tych poprzednich. Aczkolwiek też będą miały no podobne schematy, tak? Czyli boss na końcu z tym przyciskiem. No i w ostatniej rundzie, w ostatniego świata też będziemy mogli sobie popodróżować. Tyle, że tym razem drogą wodną. Znaczy właśnie nie drogą wodną, tylko drogą powietrzną. Okej, czy tu coś jest? No tak, nic tam nie ma. Niby bonus, a dali mi tam kolce, nie? Można było zginąć w bonusie. Najżałośniejsza śmierć, zginąłem w bonusie. No szkurde! O, już myślałem, że stracę ten... wielkość swoją, ale... ułamki pikseli. I zarazem sekund. I ogólnie... życie na krawędzi. A, tu będzie misja z tym kamieniem i nawet nie wiem, czy to nie będzie... Czy to nie będzie teraz, zaraz. Ale możliwe, że to będzie w ostatniej rundzie. Kurde! I widzicie, co się stało przez was. Gdzie ty tak biegasz? Chyba przydałby się grzyb na sam koniec. No ale czego ja oczekuję? Czego ja oczekuję od tej gry? Tutaj nie ma tak, że jak coś chcesz, to to się pojawia. Świetnie, świetnie. Czyli jednym słowem, no dostałem, ale w sumie to nie dostałem. Jezus Maria. Dobra, tu muszę przyznać, że rzeczywiście to podwyższenie poziomu trudności jest, no kurde, mimo wszystko widoczne i odczuwalne. O nie, tylko nie to. To jest ten kamień. Znaczy, to nie jest jakieś super trudne. Zwłaszcza na tym etapie. Ale człowiek może się wkurzyć. I te kamienie chyba mogą mnie nawet zabić, jeżeli mnie dotkną, załóżmy, krawędzią swoją. Co ciekawe, one chyba nawet mają własną nazwę w tej grze. W sumie... w Marianie nawet taka największa taka najmniejsza pierdółka ma... A, kurde. Czas nagli. Ja tutaj się roztkliwiam nad takimi rzeczami. W Marianie chyba największa pierdółka ma... O nie! W Marianie największa pierdółka ma w sumie swoją nazwę charakterystyczną. No teraz to mi czasu starczy na wszystko. Tylko szkoda, że musiałem stracić życie. Też nie, żeby to była jakaś duża strata przeze mnie odczuwalna, bo... no bo, hej, 16 żyć, tak? Ale mogło się to potoczyć lepiej. Mogło być lepiej. Cokolwiek będzie, będzie dobre. Pająki, które w sumie robią to samo, co te betonowe kloce. Twomp, czy jakoś tak się nazywało? Nie pamiętam już. No ale w każdym razie robią dokładnie to samo i... no. Tylko po prostu bardziej pasowały pająki, to wzięli pająki. Tak, udało się. Jeżeli się przyjrzycie, no to na pewno
wiele, wiele tutaj przeciwników jest po prostu kalką poprzednich przeciwników, tylko właśnie zmieniono im wygląd, żeby to jakoś bardziej pasowało. Na przykład w świecie czwartym zamiast Sfinksa będzie Wunsz. I ten Wunsz, o Jezu, i ten Wunsz też będzie pluć w nas jadem. Jezus! Znowu zginąłem, ale kurde... Tutaj naprawdę wkurzają mnie... Znaczy wkurza mnie to, że... No, minimalnie czasami można po prostu... się tutaj spuścić z tej skały i... I już koniec, już po ptokach, że tak się wydarzy. Jeszcze ten pająk, który nie ułatwiał mi wcale koncentracji. Dobra. Kolejny pająk. I to będzie skała, tak? I to będzie kolejna skała. Kurde, nawet Indiana Jones przy tym by wymiękł. Powinien się uczyć ode mnie, jak to się robi. I teraz tak. Fajnie byłoby, no po prostu tutaj nie zginąć. A te dwa pająki tak się ze sobą zgrały tam, że... Na szczęście udało się. Okej, jest meta. Dobra, mniejsza. Spieprzyłem sprawę, ale przynajmniej wygrałem. A, no to zbliżamy się, kurde, do rundy z bossem, nie? Już druga runda, tak, tego świata. Okej, jakie jest super palmy. No nie powiem. Jezus Maria, co to jest? Ten świat to jest jak kubeł zimnej wody. Tak już wiecie, tak już się bawiliście, tam było fajnie, dwie pierwsze rundy przeszliście w ogóle bez żadnych problemów. I pojawia się ta runda. I wtedy nie ma przebacz. Leją się łzy. To jest smutno, źle, są halucynacje z niedożywienia. Potem śmierć. O, i... właśnie. Kolejne życie i znowu mamy powtórkę z rozrywki, czyli to, co było na samym początku. Platformy. Zajebiście dużo platform. Dobra. Tu z tego, co pamiętam, do tych murkach nie było nic ciekawego. Chyba, że w tym. A no tak, bo tutaj się zmieniają czasami wartościami te mury. Właśnie, tak się zastanawiałem, jak to kurde skoczyć? Z rozpędu się nida. No nida się, panie. O jeny, jak ja kocham takie zręcznościowe elementy. Zwłaszcza tutaj, znaczy, to nie byłoby złe, gdyby nie fakt, że kurde właśnie... Też sterowanie postacią, no jest na pewno trochę mniej płynne niż w przypadku tych innych Marianów. Okej, mamy kwiota. Mamy kwiota i tutaj będzie taki upierdliwy boss, który nas będzie uderzać kamieniami. Kurde, jak go zabić, żeby... Znaczy, zabić jak... Trzeba w niego strzelać po prostu, żeby go zabić, ale... Dobra, jakąś taktykę sobie opracowałem, no nie powiem. Przyznaję nawet, że ten boss jest trudny.
przeciwieństwie do poprzednich. No ale w końcu go zabiliśmy, a w następnym świecie, czyli ostatnim świecie, będziemy mieli aż dwóch bossów. W co tym razem się zmienisz, zacna niewiasto? Thank you, Mario! Och, da isy. Mówiąc po polskiemu, a tak, w pająka się zmieniłaś. No i dwa życia mamy zagwarantowane. I teraz mój ulubiony świat w tej grze. Świat orientalny. Jesteśmy w czymś w rodzaju w Japonii. Niestety przeciwnicy już nie są tacy fajni. Będą tak zwane Kyonshi, czyli takie zombiaki, wampiry, to właśnie, które skaczą. Da się, znaczy, jak mamy strzelanie, to spoko, bo da się je zniszczyć wtedy. Wystarczą dwa strzały, ale, problem się pojawia, kiedy ich nie mamy, ponieważ one zdeptane, z tego co pamiętam, potrafią się odrodzić. Chyba. Już nie pamiętam. Nie chcę na razie próbować. Tak, one chyba... Z tego co widzę właśnie, to... No. Się odradzają. Dość upierdliwe, ale no, no można przynajmniej uciec. Myślałem, że spadnie. Okej, na razie jest w miarę przyjemnie. Nic się nie dzieje. Żebym jeszcze wiedział, gdzie tu jest jakieś może, nie wiem, przejście, takie z bonusem czy z czymś. Też w sumie po co? Życia mi nie brakuje, więc... O, i kolejny... kolejny cykl platform. Hej, dajmy mu dużo platform, żeby się tak nie cieszył, że jest taki dobry w tę grę i żeby się wkurzył, żeby było mu smutno. A nie, w tej grze się nie da wejść do góry, od góry. No i tylko tradycyjnie. Idziemy dalej. Czas płynie. Czas leci. Zobaczymy, gdzie w końcu tę metę, czy nie zobaczymy. No szkoda. Ale my chcieli tutaj balona zrobić. Nie! No tak, ja wiedziałem, że coś kurde za łatwo idzie. Coś kurde idzie za łatwo. Coś musi być coś trudnego w tym. Ja sobie odzyskam to życie. Kiedyś. Dobra, powtórka z rozrywki. Powtórka z rozrywki. Tym razem nie mogę tego spieprzyć. No, udało się. Udało się, aczkolwiek jak widzę tego zombiaka, to mnie szlak trafia. I on jeszcze za mną będzie łazić. Znaczy skakać. A w sumie jeden pies, nie? Tam pewnie było coś fajnego, a ja nie mam do tego dostępu. O, jest i życie. Jest i kolejne życie. O, a tutaj trzy naraz, świetnie. Marzyłem tylko o tym, żeby ich spotkać. Trzech naraz. Dobra, ale tutaj już na pewno... To jest meta, do której oczywiście nie wszedłem znowu tak jak trzeba. Okej, tamta runda była średnio trudna. Ta będzie jeszcze trudniejsza.
To będzie cudniejsze na pewno. To pamiętam, że tutaj się właśnie pojawiają wunże. A. I ta cudowna roślina, która w nas pluje czymś. Nie wiem dokładnie czym, ale... Znaczy w sumie to jest tego typu roślina, która była w Super Mario Bros. 2. Tylko, że tamta chodziła po ustalonej pozycji. Znaczy ta też. Ale ogólnie biega o to, że tamta... raczej... Znaczy... chociaż nie, chwila, ona ten... Ona też się przemieszczała. No mniejsza, też się przemieszczała. Może to jest to samo. Okej, tutaj pamiętam, że to będzie taki ciasny bardzo level. Na razie sobie wolę ułatwić drogę i po prostu nie plątać się tam, gdzie jest dużo tych... właśnie... przeciwników. No, ale tamta roślina jak wywalała ten, jak wywalała ognie, to one leciały na nas, ta prosto na siebie je wypluwa, więc jest to o wiele łatwiejsze. Nie mam pojęcia, jak ja ominąłem tę roślinę, także ona mnie nie zabiła. Znaczy, no, nie zrozumcie mnie źle, bardzo fajnie, nie, ale mało brakowało w sumie. No, w końcu. W trzecim świecie chyba w ogóle gwiazdy nie miałem. Jeżeli w ogóle była. Kurde, nigdzie tu się nie można schować, do żadnej rudy. Nie jestem pewien, więc czy... ten, czy w Sfinksa jak się raz strzeliło, to wystarczyło, żeby on zginął. Ale w sumie co mnie to obchodzi. No dobra. Teraz chwila prawdy. No. To akurat nie było takie skomplikowane. W większości gier z Marianem, jak masz takie wąskie szczeliny, to musisz biec, biec, biec i to wystarczy. No i jedno życie. Myk! I teraz będzie samolot. Okej, okay, mamy ptoki. Mamy ptoki i mamy właśnie, znaczy będziemy mieli dwóch bossów, jak wspomniałem. Wkurzają mnie już te ptaki, w sensie, wtedy by wydawały mi się łatwiejsze. I jeszcze mamy kosmitów w samolotach. No, tam było życie, nie wziąłem go, ale ja mogę sobie na to pozwolić. Taki jestem bogaty. Nie, te ptaki są chyba nawet gorsze, okej. Okay. Mamy gwiazdkę, więc mamy to wszystko w dupie. Okej, okay, tu się chyba zaczyna ta strefa labiryntów. Gdzie już musimy uważać na te ściany i w ogóle. Na to jak latamy. Nie mamy takiej otwartej przestrzeni. Niestety pociski tego samolotu nie działają tak jak nasze pociski i musimy sobie te kasy sami zebrać. Okej. Okay. Pull up, pull up. Szykujemy się do lądowania, kapitanie. A właśnie, tu chyba będzie już boss. Jeszcze pamiętam, że będą takie pięści lecące z lód. No właśnie. Dobrze mi się wydawało. Dobra. I tu pierwszym naszym bossem będzie chmura. O nie, która będzie nas pluła ptakami. Wiem jak to brzmi, ale tak właśnie będzie. Kurde! No, zniszczyłem ją.
Ale zaraz po tej chmurze będzie nasz znajomy kosmita. Okej, i właściwie walka z nim ogranicza się do tego, że cały czas nawalamy tym strzelaniem. Właściwie tutaj trudno się skupić, żeby w niego tym strzelaniem uderzyć. Bardziej się skupiamy na tym, że żeby ominąć te pociski. Nie są jakieś super trudne, ale są coraz szybsze, jak widzicie. No. No, a jak będziemy cały czas strzelać, to te pociski prędzej czy później i tak go dosięgną. Przynajmniej część z nich. Dobra, tylko teraz mi się, kobieto, nie zamieniaj w nikogo, bo naprawdę nie trawię tego. Your quest is over. No, ale zobaczcie, ta przynajmniej wam mówi, że quest wam się skończył i że nie musicie już drugiego questa robić, a tamta w Super Mario Bros. To by chciała jeszcze. I tak, kurde, możemy już 10 questów naraz nawalać. No i Mario, jak to zresztą ma w zwyczaju, odleciał swoim statkiem kosmicznym. Tak, bo Mario ma statek kosmiczny, jak wiecie. No. I ogólnie to była właśnie ta gra. Ta gra, która jest oczywiście krótka, na którą poświęciliśmy 2 odcinki, ale to nie jest jedyna gra dwuodcinkowa, którą nagrałem, nie? Z racji tego, że nie miałem jakichś lepszych pomysłów, no to tada, właśnie przed wami była ta gra. No i cóż, no... Być może nagram Variolant, aczkolwiek jest on dosyć trudny i nie wygrałem go całego. Planuję dla was też nagrać Castlevanię, ale no właśnie, Castlevania też jest trudna i ja jeszcze będę o tym wspominać, ale będę ją nagrywać w taki sposób, że po prostu opublikuję ją tylko wtedy, kiedy będę mieć wszystkie odcinki nagrane, czyli bodajże 3. No i wtedy spokojnie będę mógł z ręką na sercu sobie uploadować te filmy. No a póki co, no nie przychodzi mi nic innego tutaj do robienia, jak się z wami pożegnać. Zwłaszcza, że już tutaj ekran nam sugeruje, że jest koniec, więc ja się nie będę wspierać co do tego. The end. No, także na razie.